Stachu, jam cię przecież kochała i swe serce ci dała, wróć do mnie, wróć. No ale finalnie też okazało się, że miałam dużo szczęścia, że nie wygrałam programu, bo gdybym wygrała, miałabym tylko chyba 3 czy 4 miesiące na nagranie płyty. Pierwszy raz pojawiłam się w Otwocku w klubie Smok w piwnicy, czyli w salce prób. Nie ukrywam, że mnie boli, że co zimę właściwie pali się kolejny Świdermajer. I w ogóle uważam, że warto by coś w tym kierunku zrobić, żeby ratować te Świdermajery, nie? Że to jest historia tego miasta, to jest znak rozpoznawalny tego miasta. Witajcie, oto kolejny odcinek turystyki kulturalnej, dla mnie bardzo wyjątkowy, bo doczekałem się po latach tego, że moje zaproszenie przyjęła wyjątkowa artystka, mieszkanka Otwocka, Ewelina Flinta. Witaj. Cześć Przemku. Trochę to wszystko trwało, wiem, że musiała gdzieś poczuć sobie tą gotowość do takiej rozmowy mediami, bo chyba w twoim życiu ostatnio sporo się dzieje, mam nadzieję, że chwilkę o tym poopowiadamy. Masz w ręku nową płytę. Tak. Nowa płyta, Mariposa. Tak, ja widzę, że dzisiaj wszystko jest na czarno-biało. Moja płyta, ja i nasze tło. Tak, Mariposa, płyta wydana 22 maja tego roku. I jest to twoja płyta wydana po 11 latach od poprzedniej, tak, prawda? Tak. Zdradzisz kulisy tytułu samego, bo to chyba nie jest przypadkowy, prawda? Bardzo. No, to jest bardzo nieprzypadkowy tytuł, tak. Podróżowałam jakiś czas temu z moją przyjaciółką po Stanach. Spędziłyśmy razem 3 tygodnie. Plan był taki bardzo szalony, żeby w ciągu tych 3 tygodni spędzić po kilka dni w kilku ważnych dla nas miejscach, czyli Seattle, San Francisco, Yosemite National Park z noclegiem w Mariposie, później był Nowy Orlean, Charleston, i Nowy Jork. I później jeszcze zostałam u przyjaciół w Chicago. Natomiast... Czyli, przepraszam, bardzo taka muzyczna trasa, no bo to wiadomo, scena grunge'owa. Tak. Mekka hipisów San Francisco, dokładnie. To wiem. Nowy Orleans, no to oczywiste, a tak. Pozostałe miejsca, właśnie ta Mariposa, to też są jakieś miejsca bardzo na mapie muzycznej? Nie, Mariposa była tak naprawdę przypadkowa troszeczkę, dlatego że no właśnie, my akurat tu z Yosemite National Park to był wyjątek, bo chciałyśmy po prostu zobaczyć piękną Park Narodowy. Przyrodę, tak. A miałyśmy nocleg w miejscowości, która się znajduje właśnie blisko, czyli w Mariposie. Natomiast właściwie pierwszego dnia, kiedy pojechałyśmy do tego parku, okazało się, że jest tak koszmarnie gorąco, że jakby chodzenie po górach to po prostu była naprawdę masakra. I stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, bo mimo że obie, wiesz, no, w dobrej kondycji, to nie było to już przyjemne i tak naprawdę właśnie zupełnie przypadkowo spędziłyśmy kilka dni w tej małej miejscowości Mariposa i właściwie już chyba tego pierwszego wieczora jadłyśmy sobie kolację przy takim najstarszym motelu w miasteczku, który się nazywa Rock House Inn. W ogródku grało 2 muzyków. Byłyśmy my 2 i może jeszcze 4, może 5 osób. No i była taka sytuacja, że muzycy grali, a ja, tak jak to mam często w zwyczaju, właściwie robię to trochę odruchowo tak naprawdę, wystukuję sobie rytm na nogach. I oni zauważyli, że to robię i zapytali mnie, czy jestem perkusistką i czy może chciałabym z nimi zagrać. Więc ja na to, że no nie jestem perkusistką, jestem wokalistką, więc natychmiast pojawiło się pytanie, o, no to świetnie, to może zaśpiewasz z nami. No i ja w tym momencie, wyobraź sobie, że no, byłam tak strasznie spięta, bo dla mnie to było takie, no, takie ogromne wyjście ze strefy komfortu, której którego chciałam tego w sumie, bo wiedziałam, że gdzieś tego wewnętrznie też potrzebuję. Ja przez wiele lat grałam na wielkich scenach, zresztą zaczęłam jako 17,5-letnia dziewczyna na przystanku Woodstock w Żarach. I od razu, wiesz, no, rozpoczynaliśmy festiwal z zespołem Surprise i graliśmy dla 30 000 osób. I tak naprawdę to moje życie się potoczyło tak to totalnie odwrotnie i inaczej niż w większości artystów. Czyli nie zaczęłaś od wysokiego C, tak, a później tak, gdzieś nagle coś... Tak. I ja tak naprawdę czuję cały czas ten brak tego doświadczenia w małych klubach. W sensie takim, że to jest coś bardzo dobrego w rozwoju artysty, nie? Że nie wskakujesz od razu na głęboką wodę. Chociaż ja i tak sobie dobrze z tym poradziłam. Ale to takie jakby budowanie siebie, tego uczenie się siebie też jakby w tych sytuacjach, jakby coraz większych scenach jest bardzo dobre. Chociaż rzeczywiście teraz wiesz, no wielu młodych artystów, nawet już dzieciaki wskakują do tych programów typu talent show i, no, tak jest tego trochę. I właściwie tak naprawdę zaczynają jeszcze ostrzej niż ja. Chociaż nie, no w sumie tak, no, bardziej jakby tak... No wchodzą jakby w tą strefę takiego wielkiego show biznesu. Wielkiego show biznesu, tak. To jeszcze o tych powspominamy. Powspominamy, natomiast to, wracając... Było dla Ciebie trudnością, tak? Żeby po prostu w takim barze po prostu tak wstać, zacząć śpiewać z obcymi ludźmi. Tak, było to trudne, dlatego że po pierwsze nie znam tych ludzi, nie wiem co się wydarzy, nigdy ze sobą nie graliśmy. No wiesz, sytuacja wyglądała tak, że ja... I podchodząc do nich, czułam po prostu, że trzęsą mi się nogi i ręce. Ale wiele osób powiedziało, że tym łatwiej. Jestem na końcu świata, wśród ludzi, których nie znają, których pewnie nigdy więcej nie zobaczę, to co mam do stracenia, nie? Tak można by pomyśleć. Tak, ale wiesz co, ja byłam rzeczywiście w takim momencie życia, że jak strasznie się tak schowałam w tej... Dziś byłoby ci łatwiej, już rozumiem. Zresztą, o nie, no dziś to na pewno, tak. I... Idąc do nich, jakby podchodząc do tej sceny, musiałam szybko wymyśleć, co zagramy. Więc natychmiast przyszło mi do głowy, że właściwie tak naprawdę no, Little Wing Jimiego Hendrixa to znają raczej wszyscy gitarzyści i nie tylko gitarzyści. Perkusiści też. Perkusiści po prostu wszyscy, nie? Ja to akurat też dość dobrze pamiętałam. No więc zaproponowałam ten utwór, zagraliśmy... No i no, oni tak zaskoczeni byli, co tu się wydarzyło. Nie? Zaproponowali mi, żebym zaśpiewała coś jeszcze, więc jakoś tak sobie, wiesz, co tam mi się przypominało z tych znanych, popularnych utworów czy standardów. Graliśmy i to był wyjątkowy wieczór. I to, co było dla mnie bardzo, bardzo ważne, to rzeczywiście jakby fakt, że po raz pierwszy od wielu lat, naprawdę, bo to co najmniej od, nie wiem, chyba 20, zaśpiewałam, nie mając w pewnym sensie nazwiska. Nie? Byłam po prostu jakąś totalnie anonimową dziewczyną. Nikt niczego ode mnie nie oczekiwał. Nie byłam w żadnej szufladzie, upchana przez różnych, nie wiem, czy z całym szacunkiem, no, ale często też dziennikarzy. Więc no to było bardzo takie, bardzo oczyszczające tak naprawdę. To był jakiś punkt zwrotny dla Ciebie? Tak, to na pewno był punkt zwrotny. I co ważne, wiesz, mariposa po hiszpańsku oznacza motyla. Ja to sprawdziłem, bo ja gdzieś szukałem, przygotowując się do naszej rozmowy, co się kryje za tą nazwą. I od razu pomyślałam rzeczywiście, że nagle rozwinęłaś skrzydła, tak jakby było trochę tak, że przez wiele lat gdzieś w jakimś takim kokonie trochę tkwiłaś, tak, no tak. Czekając na ten moment, żeby rozwinąć skrzydła? Tak, na pewno. Ponownie rozwinąć. No, tak, ponownie. Wiesz co, zresztą nazwa tej miejscowości nie wzięła się jakby z kapelusza, no jakby pierwsi osadnicy, widząc roje motyli monarszych, które co roku migrują z Kanady do Meksyku i zimują w Kalifornii, jakby widząc te roje, a to jest w ogóle przyrodnicze, niesamowite zjawisko. David Attenborough robił o tym dokument, warto sobie go obejrzeć. One po prostu obsiadają gałęzie drzew, także gałęzie się uginają od tej ilości tych motyli. No i to po prostu pięknie się złożyło w taką historię o mnie, gdzie ja wychodzę z tej strefy komfortu, wychodzę z tego kokona w pewnym sensie i rozwijam skrzydła. No wszystko pasowało, nie? Czasem wszystko... w życiu tak wychodzi po prostu. I to w ogóle bez planu, nie? Pewne przypadki, no, chociaż nie są to pewnie przypadki. Tam gdzieś cię los zaprowadził po prostu. No ale to jest piękne. Ja lubię takie historie w życiu, że jak zaczynasz analizować, jak to się stało, że jestem w tym miejscu, w danym czasie, w tym przypadku jeszcze w takiej miejscowości, to myślę sobie, że no właśnie, no może nie ma przypadków, nie? Ja rzeczywiście gdzieś byłam i trochę poblokowana i sama jakby tutaj wewnętrznie, natomiast też miałam kontrakt fonograficzny, który był dość taki no, niełatwy. No, ewidentnie przez lata nie byliśmy się w stanie porozumieć z firmą fonograficzną. Każdy chciał czegoś innego. Szczęśliwie w końcu udało się zakończyć tą współpracę i to jakby też dalej powodowało... Uwolniło cię troszeczkę. I uwolniło, tak, tak. Natomiast no, tak naprawdę ja cały czas gdzieś koncertowałam. Bo to nie jest tak, że ty przez te wszystkie lata zupełnie nie miałeś kontaktu z muzyką, rozumiem, no nie, cały czas strzelałeś, cały czas, tylko tak. W mniejszej skali kameralnie. Tak, tylko nie nagrałam albumu. No, słuchacze z Otwocku mieli okazję cię kilka razy widzieć na scenach. Czy to ze Świdermajer Orkiestrą, gościnnie u nich, ostatnio na Jubileuszu, no i też świetny koncert z zespołem wokalnym warszawskim bodajże, który dałaś na finale Festiwalu Świdermajer chyba 2 lata temu. Tak, kapitalny występ. Z zespołem Voice Band, tak. Voice Band, no właśnie. Tak. Tak, no było to wyjątkowe rzeczywiście. Chciałam ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć ciekawą a propos tej Mariposy, bo no już nie jest tajemnicą, że ja tutaj mieszkam w Otwocku od lat. Jakiś czas po powrocie ze Stanów pojechałam sobie, bardzo lubię jeździć na ten targ na Batorego. Aha, targowisko, tak, jest tam klimat taki. Tak, jest cudowny klimat, mam tam ulubione stoiska jakby i osoby, i rolników. No nie wszyscy to są rolnicy, ale ja, jako że jestem wnuczką rolnika, ja dobrze wiem, kto to jest tylko handlarzem, a kto naprawdę... To wystarczy spojrzeć na dłonie. No, to jest bardzo proste. Im bardziej spracowane dłonie, tym wiadomo, że to... I jak zaczynasz pytać człowieka o to, nie wiem, jaki to gatunek jabłek, a jak, kiedy ten, to jakby to... No, no tak, da się wnuczki rolnika nie oszukasz. No. Proponuję, żeby śledzić Ewelinę na bazarze i tam, gdzie ona podchodzi, podejść też w to samo miejsce i z pewnością będzie dobry towar. Tak. Ale no, tak jak mówię, jakby tu nie ma... Im czystsze dłonie, tym wiadomo, że jakby tu się nie pracowało na polu, tylko się handluje. No. Tak jest. Zresztą na przykład taka ciekawostka, no przecież jak się zrywa pomidory bardzo brudzą dłonie i bardzo często rolnicy nie używają rękawiczek, więc jeśli zobaczycie, że ktoś ma takie zielone dłonie od pomidorów raczej na bank, no to wiadomo, że sam zrywał, czy sama pani zrywała. I co ciekawe, poszłam na to targowisko i tam bardzo często przyjeżdża taka pani z książkami, z używanymi książkami albo książkami, które gdzieś się tam nie sprzedawały jakoś długo i z gazetami takimi już troszeczkę po terminie, tak? I ja bardzo lubię sobie czasem tam, wiesz, pogrzebać w tych pudłach, bo albo to znajdowałam jakieś ciekawe książki czy gazety do robienia kolaży, albo po prostu coś, ciekawe książki do czytania. I któregoś razu zobaczyłam okładkę, która mnie jakoś zaciekawiła i wzięłam ją do ręki, patrzę, Sienkiewicz. Myślę sobie, no nie jestem fanką Sienkiewicza, ale coś mnie podkusiło, żeby zajrzeć do książki. Okazało się, że to są opowiadania Henryka Sienkiewicza i na której ze stron widzę tytuł opowiadania Wspomnienia z Mariposy. O proszę. No i myślę sobie, nie, to nie może być ta sama, to na pewno jakaś mariposa w Hiszpanii na przykład, nie? No i zaczynam czytać. Tutaj z jakimiś, wiesz, warzywami na ramieniu czytam to opowiadanie i się okazuje, że to jest ta mariposa. Kalifornijska. To jest dokładnie ta mariposa i on tam był. Później też poszukałam sobie jakichś informacji na ten temat. Nie ma ich wiele, natomiast rzeczywiście był tam. I co ciekawe, patrząc na czas, na kiedy w ogóle to miasteczko powstało, kiedy on mógł być, to domyślam się, że ten motel, najstarszy motel Rock House Inn, przy którym ja śpiewałam, wtedy już istniał I bardzo możliwe, że nawet Sienkiewicz w nim nocował. Zresztą my później też się przeniosłyśmy do tego motelu. I to już sprawa, nie? Piękna sprawa, tak. Od razu Sienkiewicz stał się bliższy w jakiś sposób, ja pewnie dzięki temu. Bardzo, a jestem szalenie wdzięczna tej pani, która sprzedaje te książki, bo gdyby... Kupiłaś? Nie był... Oczywiście, że kupiłam. Gdyby jej tam nie było, gdyby nie miała tej książki, nigdy bym się o tym nie dowiedziała. Niesamowite. Ale to już wtedy już rodziła się w twojej głowie płyta, już pomysł na to? Czy ty miałaś tak naprawdę pewne rzeczy zebrane już stopniowo i... No właśnie, to utwory na tą płytę, one powstały z takiej potrzeby właśnie, dobra, tu i teraz działam, czy tak naprawdę miałaś od lat pewne rzeczy w szufladzie przysłowiowej? Wiesz co, to niesamowite jest, bo tak naprawdę większość piosenek powstawało w bardzo różnym czasie, na przestrzeni iluś lat. Ale też tempo ich powstawania było różne. Na przykład utwór 17 godzin, do którego miałam muzykę i nie byłam w stanie wymyślić, o czym ma być ta piosenka. Nie? Po prostu czułam, że to jest, podoba mi się ta muzyka, że to jest fajne, ciekawe, że jakieś takie też bliskie mnie i próbowałam od różnych stron. Ja nie miałam pojęcia, o czym to jest. I po jakimś czasie, po powrocie ze Stanów, przyszła do mnie myśl, a to wcale nie było tak szybko, że tak naprawdę ja muszę opowiedzieć podróż z Nowego Orleanu do Charleston. Podróż, którą odbyłyśmy z moją przyjaciółką autobusem. Tak naprawdę większość tych odcinków pomiędzy miastami musiałyśmy jakby podróżować, czyli pokonać samolotem, bo nie dałoby się w tak krótkim czasie no tak. Podróżować, wiesz, i zobaczyć tyle miejsc. Tak. Więc no to, co się tam wydarzyło w tym autobusie z Nowego Orleanu do Charleston, to jest jakby dokładnie opisane w tej piosence. Taki film drogi powstał. Taki film drogi, takie podróż tak naprawdę, dlaczego ten autobus? No on miał być po to, żeby może zobaczyć trochę tej Ameryki jeszcze, wiesz, no nie z samolotu, tylko z drogi. Rozmawiałyśmy z Agnieszką, że no pewnie będzie tak, że w sumie nic ciekawego się nie zobaczymy. Ja ją do tego przekonywałam rzeczywiście też. Mówię, słuchaj, podejrzewam, że będą to autostrady i będzie nudno. I rzeczywiście tak było. Natomiast to, co najważniejsze, wydarzyło się w środku. Kierowca z Alabamy, imigrantki z Ameryki Południowej z małymi dziećmi, z karteczkami na szyi, z opisem podróży, jaką mają odbyć. Coś tak dziwna i tak jakby też wzruszająca podróż. Więc ona stała się jakby takim, dla mnie trochę taką metaforą jakby w ogóle życia, tego co to znaczy być człowiekiem, ale też tego, że naprawdę jesteśmy wszyscy tacy sami, że jakby wiesz, możemy pochodzić z różnych stron świata, mieć różny status, a w gruncie rzeczy i tak jesteśmy tacy sami, bo jak pewnie sam już wiesz, jesteśmy oboje już na tyle dorośli, wiemy, że dobrze mieć pieniądze, ale pieniądze naprawdę szczęścia nie dają. Potrafią pomóc, ale oboje na pewno znamy wielu bogatych ludzi, którzy nie są szczęśliwi. Oczywiście. A z drugiej strony wiele takich osób, którym trudno jakby, wiesz, żyć od pierwszego do pierwszego, a potrafią być bardzo szczęśliwi. Tylko żeby mieć to takie bezpieczne miejsce, prawda? Gdzie mogą ze swoją rodziną spokojnie być. Stąd to też... na pewno, tak. Ci ludzie, o których mówisz, podróżując, szukając tego szczęścia gdzieś tam. Tak. To było coś takiego, tak, obserwując te kobiety, no przyznaję, że to było coś po prostu, że naprawdę aż gardło mi się ściskało, bo no to było bardzo trudne, wiesz, z małymi dziećmi, 17 godzin w autobusie i wiedziałyśmy, że to na pewno jest jakiś tam odcinek ich podróży. Tylko etap jakiś tam. Tak, że jakiś krótki etap. One w ogóle nie rozmawiały po angielsku. Było też tak, że moja przyjaciółka, zresztą ten kierowca z Alabamy zapytał, czy ktoś rozmawia po hiszpańsku. No okazało się, że Agnieszka tłumaczyła im całą podróż. Akurat tak siedziałyśmy dosłownie obok nich. Więc... Mogłaśmy się zaangażować w jakikolwiek sposób. Tak. Jeśli chodzi o pisanie tekstów, czy dobrą wiedzą dysponujesz, że gdzieś też wsparcie w tym nieodżałowany niestety Budyń czyli Jacek Szymkiewicz, tak? Tak. To taka postać wyjątkowa i tekściarz, no jeden z najbardziej oryginalnych niewątpliwie tekściarzy. Mówimy oczywiście o liderze zespołu Pogodno, którego nie ma już z nami. Jak wyglądała współpraca z nim? No wiesz co, mnie się zawsze marzyło, żeby coś z nim zrobić, żeby... I wiesz, tak naprawdę ja wiedziałam, że jestem w stanie napisać sama tekst do tego, albo tak jak tą płytę tworzyliśmy razem z Radkiem Zagajewskim i część napisałam ja, część on, część razem, więc wiedziałam, że prędzej czy później którejś z nas albo wspólnie, że coś stworzymy do tego utworu, ale ja bardzo chciałam mieć tekst Budynia. I no, udało mi się zdobyć do niego telefon. Natomiast w ogóle to, co jest zabawne, to my się poznaliśmy kilka lat wcześniej na koncercie takim, nie wiem, czy to był jakiś, nie pamiętam, który to rok był, ale jakiś koncert dla telewizji w Stodole, takie duety międzypokoleniowe. Ja śpiewałam z Grzegorzem Markowskim, Pogodno chyba ze Stanisławem Sojką. No i wtedy Budyń przyszedł ze swoją córeczką dwuletnią i właściwie mieliśmy jakieś takie wspólne, takie garderoby, jakieś kanapy tam za sceną, wiesz, w piwnicy. I wszystkie te składy, artyści gdzieś tam, wszyscy się w jednym miejscu przebywaliśmy. I ta dziewczynka, ona po prostu sobie, ona sobie jakoś, nie wiem, uparła się na mnie, nie? Ja w ogóle, ja się nie narzucałam zdecydowanie, a ona sobie po prostu mnie wybrała i tak robiła, że ja z nią spędzała czas, nie? I sytuacja była prześmieszna, bo rzeczywiście doszło do tego, że właściwie menadżer miał się nią zajmować w momencie, kiedy zespół jest na scenie, ale ona nie zamierzała spędzać z nim czasu, więc chłopaki mnie zapytali, czy mogłabym z nią zostać, tak. No i pytam Budynia, mówię, dobrze, a kiedy występujecie? On na końcu. Ja mówię, no dobra, kurczę, zostanę. No to było bardzo zabawne, więc tak poznałam Budynia właściwie, jakby jego córka. Miał po prostu dług wdzięczności niewątpliwie w takim razie, mógł się zauważywać tekstem. W pewnym sensie tak, ale ja też nie chciałam jakoś tak, wiesz, postrzegać tego, to był taki, wiesz, no wiadomo, jakby zabawna sytuacja. Zadzwoniłam do niego, on w ogóle cudowny człowiek, bo wiesz, to bardzo często zdarza się tak, że jeśli ktoś dla ciebie coś pisze, czy tekst, czy muzykę, to bywa tak, że nawet się nie spotykają artyści ze sobą, że to jest jakaś taka komunikacja telefoniczna czy mailowo. Biznesowo, czysto tylko, tak. Często też nie mają czasu po prostu, nie? Ale są takie osoby, które nie odczuwają tej potrzeby i okej, ja to też jakby szanuję. Natomiast Budyń był inny. On od razu powiedział okej, ale wiesz co, to chodźmy na jakąś kawę, jakiś obiad, pogadajmy. Ja lepiej cię poznam i bo tak to łatwiej będzie mi napisać tekst dla ciebie, nie? No i spotkaliśmy się, było cudownie. No to był naprawdę świetny rozmówca, ale też no bardzo taki, wiesz, no błyskotliwy. Zresztą kurczę, no wiadomo, to on nie tylko pisał genialne teksty, ale też muzykę. No to był szalony talent muzyczny, instrumentalista. Na czym on tam nie grał. Tak, dokładnie. I właściwie po tym spotkaniu, no nie wiem, minęło może kilka dni, Budyń przysyła mi tekst i mnie po prostu zatkało, bo stwierdziłam właściwie, tam chyba miałam tylko wątpliwość do jednego słowa, poprosiłam go o zmianę. On jakby bez problemu, oczywiście, proszę bardzo. To i tyle, wiesz, to nie było tak, że ta praca trwała, że coś się nie zgadzało. Nie, on po prostu napisał i od razu strzał w dziesiątkę. I która to jest piosenka? To jest Dada. Dada. Tak, to jest taki dość rock'n'rollowy wyjątkowo, bo ta płyta jest generalnie w klimacie Amerykana, w takim gatunku muzycznym, ale ta Dada jest bardziej rock'n'rollowa. Wracamy po krótkiej przerwie, która wymusiła nam tutaj techniczne perturbacje Tak naprawdę druga część wywiadu powstaje kilka dni po tej pierwszej. Państwo tak. nie musielibyście tego wiedzieć, ale stwierdziliśmy, że zabawimy się. Znaczy najpierw chcieliśmy oszukać, w związku z tym ta bluzka, te same stroje, tak, wszystkie. Ale stwierdziliśmy, że no nie, no. Nie wyspaliśmy się, może i tak będzie widać po naszych twarzach. No właśnie. Mamy taką propozycję. Szukajcie drobnych różnic między pierwszą a drugą tak. częścią wywiadu w naszym tak. wyglądzie. Jeśli pierwsza osoba, która znajdzie i napisze do nas, ma obiecaną od Eweliny płytę. Tak, tą płytę. Nowa płyta. Na pewno wiemy o 3 różnicach. Może sobie ale więcej. Nie wiem, może znajdziecie coś może jeszcze, więcej. Co nam się tutaj, co poszło nam nieświadomie zupełnie. Nie? Tak, że liczymy na ale waszą... tak, jak znajdziecie, piszcie w komentarzach. Myślę, że tam może być całkiem zabawna zabawa. Zabawna zabawa. Bardzo ładnie tak poszło. Jest. I płytę oczywiście podpiszę. Oczywiście, że tak. No oczywiście. A więc tak, mówiliśmy właśnie o tej płycie, o twoich inspiracjach, o powrocie do grania i śpiewania w pierwszej części, ale chcę wrócić do przeszłości, ponieważ jest to bardzo ważny etap twojego życia. Wszyscy, no może nie wszyscy doskonale o tym wiedzą, czy pamiętają. Ja pamiętam sprzed tych 2 dekad twój udział w programie Idol. Tak. Pamiętam ciary, jakie czuliśmy, jak śpiewałaś Janis Joplin i to wszystko kibicowaliśmy ci. Powiedz, jak to wyglądało z twojego punktu widzenia, ta przygoda z Idolem. No wiesz co, przede wszystkim ja poszłam tam na ten casting trochę, no może nie tyle co przypadkiem, ale namówiona przez mojego znajomego. I to nie było coś, co jakby, o czym myślałam, że to jest spełnienie moich marzeń. Od paru miesięcy pracowałam w buffo. Wtedy już wiedziałam, że chyba teatr buffo to nie jest moje miejsce, więc szukałam jakichś innych możliwości, ale jeszcze nie w ciągu tego pół roku jeszcze nie poznałam i muzyków, i artystów warszawskich, jeszcze mi się nie udało tak wkręcić w tą tkankę. Byłaś wtedy świeża w stolicy. Tak. No jakoś tak, no wiesz, w tej młodej głowie się pojawił pomysł, że w sumie dobrze, no to pójdę na ten casting. Poszłam na casting. A to było w ogóle pierwszy talent show w historii polskiej telewizji, prawda? Tego typu. No poza szansą na sukces. Tylko że rzeczywiście to była taka wielka produkcja, nie? Że byliśmy ubrani, wystylizowani, pomalowani. Wieloetapowa, wszystko poza tym, w ogóle, tak, rosło. Etapy. No i to, co było zabawne, to wiesz, ja poszłam na ten casting i jakoś siedziałam tam 3-4 godziny i myślałam sobie, o rany, co ja tutaj robię. Bo to nie było takie... Dziwnie się czułam, nie? W tym tłumie ludzi, takich bardzo barwnych, takich totalnie ekstrawertycznych, zwykle. I ja stwierdziłam, że ja chyba tutaj nie pasuję, bo siedziałam sobie taka... Skromniutka. Taka skromniutka, tak. Więc przyszedł mi do głowy pomysł w pewnym momencie, że wyjdę. Ale no jakoś to tak stwierdziłam, że w sumie po tylu godzinach to już może lepiej zaczekać, nie? No i wyszłam na casting, zaśpiewałam We Don't Need Another Hero, Tina Turner, a później Robert Leszczyński, który jak się okazało pamiętał mnie z przystanku Woodstock, poprosił mnie jeszcze o zaśpiewanie Mercedes-Benz Janis Joplin, z repertuaru Janis. Bo tu warto dodać, że ty nie byłaś taka zupełnie zielona, bo jednak grałaś wcześniej kapeli, miałaś ze sobą kilka występów dla wspomnianych przystanku Woodstock przed wielotysięczną publicznością, prawda? No tak, ja tak naprawdę zaczynałam jako 15-latka w zespole grającym rock psychodeliczny, zespół Aliot. Później był blues rockowy zespół Dobre Piwo. A później ten zespół Surprise, z którym się wydarzyło najwięcej. I rzeczywiście już właściwie w pierwszych miesiącach działania wystąpiliśmy na przystanku Woodstock, otwieraliśmy 3. przystanek Woodstock, który się odbywał w Żarach. No i wtedy zagraliśmy już dla 30-tysięcznej publiczności i faktycznie to Robert Leszczyński jakby tak pierwszy też mnie jakby z dziennikarzy zauważył, bo on wtedy po tym koncercie napisał taki spory artykuł poświęcony naszemu zespołowi, ale to, no, tam sporo miejsca też poświęcił mnie i pisząc, że miał wrażenie, że śpiewa Janis Joplin, a to się okazało, że jakaś tam młoda dziewczyna czyli na scenie. Wyłowił cię z tłumu różnych zdolnych dziewczyn. A tutaj nagle był w jury Idola i zobaczył cię na castingu. A to było bardzo fajne spotkanie. Bardzo miło i rzeczywiście, wiesz, to co się wydarzyło przy Idolu, no ciekawa sprawa, bo faktycznie wiele osób, które było na przystanku Woodstock i pamiętało mnie, a to nie był jedyny przystanek, bo my byliśmy później i w 98 i 9 roku, czyli graliśmy dla 100 tysięcy osób, później dla 300 tysięcy, tak, graliśmy już w tak zwanym prime time'ie. Więc rzeczywiście bardzo dużo osób nie pamiętało z przystanku Woodstock i oglądało program Idol i głosowali. Dlatego miałaś o czym mi wielokrotnie wsparcie. Okay. No wsparcie miałam duże. No bo zaszłaś do swojego finału przecież. Tak, tak, ale no właśnie, to ciekawe, ja miałam podejrzenia, że mogę nie wygrać. A z tego powodu, znaczy podejrzenia, no. Każdy z nas, myślę, miał jakąś taką cichą nadzieję, że fajnie by było, ale każdy wiedział też, że no, przecież może się tak nie wydarzyć, nie? No, bo to jest jakby program, to głosowanie było prawdziwe. No i mnie się przydarzyła taka dość zabawna historia. Wśród ekipy programu był operator, który zajmował się astrologią, to był taki jego konik i on poprosił mnie o datę i godzinę urodzin. I wróżył ci. I wróżył, że nie wygram tego programu, ale że niedługo zrobię ogromną karierę. No i to, więc ja jakby... Miał rację, kurczę. Tak, i to było tak, ja wiem, na chwilę przed finałem, więc mnie tak trochę zmroziło na początku, ale no tak, miał rację i rzeczywiście... Może miał przecieki z góry jakieś, a nie wróżył, wiesz. Słucham? Może miał jakieś przecieki z góry, a nie wróżył. Nie sądzę. Nie. Tam to nie była ustawiona sytuacja. To wiem o tym. Zmartwił cię ten brak wygranej? Nie. To znaczy, wiesz, no jako 22-latce, to tak przez chwilę chyba było mi nawet przykro, nie? Że może jednak nie wygram. Natomiast... To, co było fajne, zresztą ja już wcześniej sobie to założyłam, że ja nie chcę, idąc do tego finału programu, śpiewać, kalkulować. O, kalkulować, co zaśpiewać, żeby wygrać. Ja chciałam spełnić swoje kolejne marzenie, czyli chciałam zaśpiewać jeszcze raz We Don't Need Another Hero Tina Turner, który zaśpiewałam a cappella na castingu, a w finale mogłam zaśpiewać z orkiestrą Adama Sztaby, z Dęciakami, z Adamem na fortepianie, z chórkami, przecież tam były po prostu genialne nazwiska w chórkach, genialny zespół, wiesz, Żaczek na basie, Robert Luty na perkusji, no po prostu... Chłopaki z Józefowa, warto zaznaczyć obaj. No dokładnie, sąsiedzi w sumie. Tak, tak. Więc ja stwierdziłam, że spełniam swoje marzenie i nie kombinuję, nie myślę o tym, czy ja tą piosenką wygram, czy nie wygram. A chciałam też wybrać coś, co ma jakiś taki naprawdę fajny, mocny i ważny przekaz i też czujesz, siłę. Co czujesz siebie w tym na pewno. Tak. No i o to chodzi. No, trzeba być sobą po prostu. No, taki po prostu. Oklepany banał, ale jakże prawdziwy. Nie? Tak, no ale finalnie też okazało się, że miałam dużo szczęścia, że nie wygrałam programu, bo gdybym wygrała, miałabym tylko chyba 3 czy 4 miesiące na nagranie płyty. Rozumiem, takie były warunki kontraktu, tak? No tak, no to jakby no, wyobraź sobie nagranie płyty w kilka miesięcy. No przecież to jest jakaś masakra. Nie? Więc no i to trochę tłumaczy właśnie sytuację z Alicją Janusz, która wygrała i niestety też nie udało jej się zrobić jakiejś wielkiej kariery. No ale wiesz, ona miała 17 lat, wygrała program, została postawiona w bardzo trudnej sytuacji. I mi jest strasznie, my się z Alą bardzo lubimy i mamy kontakt ze sobą cały czas. Ona w ogóle i nagrywa cały czas płyty i ona to ze sceną bluesową chyba, przez męża ze sceną bluesową trochę się związała. Ale nie tylko. Ją trochę zniosło podobnie jak mnie w stronę takiego folku. Amerykańskiego bardziej. Bardzo dobry kierunek. Bardzo cenię dobry. Te fale, które was znoszą w te rejony. No tak. I wiesz, to było trudne. Myślę, że w ogóle to było takie trochę... Bardzo nie fair, że już masz pierwszy taki program w historii, 17-latkę, która wygrywa i jeszcze ma 3 miesiące na nagranie albumu. No błagam, wszystko no po prostu pośpiechu, tak. No nie wolno ludziom robić takich rzeczy. Ty miałaś, rozumiem, więcej czasu na pracę i na swój debiut. Tak. No i przyszedł czas właśnie twojej debiutanckiej płyty, no i przede wszystkim przeboju, który do dziś jesteś z tym kojarzona, utwór Żałuję, leciał we wszystkich stacjach, ty byłaś okrzyknięta wokalistką roku na przeróżnych plebiscytach. Jak się czułaś z tym sukcesem, jak to było dla ciebie też młodej wówczas dziewczyny? No to było to spełnienie marzeń na pewno. Wszystko było na super, czy jednak pewne rzeczy cię nie zaskoczyły? Ja miałam w tym całym show biznesie wielkim. Ja wolałabym wypuścić wersję wokalu w utworze Żałuję z wcześniejszych śladów, które nagrywaliśmy z Tomkiem Bonarowskim, bo była trochę mocniejsza wokalnie. Ale być może, nie wiem tego, może okazałoby się, że to by nie było takim hitem. Nie mam pojęcia, ale z drugiej strony w podobnym czasie Agnieszka Chylińska ze swoją siarą w głosie robiła, wiesz, wojna, cały czas była na pierwszych miejscach list przebojów. No okej, no tak się stało. Jak ja to, wiesz, to było dziwne, to było piękne i trudne. Też takie jakieś totalnie abstrakcyjne, wiesz, że jesteś w trasie, wchodzisz na stację benzynową, leci Żałuję, idziesz do lekarza w poczekalni, leci Żałuję. To po prostu non-stop wszędzie gdzieś, nie? Więc... A też musiałaś się zmagać, tak, bo są rozpoznawalne. To nie były czasy co prawda tych social mediów jak dzisiaj, może aż tak ten wizerunek nie był aż tak rozpowszechniony jak dzisiaj, ale jednak byłaś pewnie rozpoznawalna. Miałaś coś takiego jak, nie wiem, no, idąc ulicą musiałaś się mierzyć z tym, że ludzie cię zaczepiali, żeby pokazywali cię palcem, zawołali. Było też tak rzeczywiście? Wiesz co, ten wizerunek, nie było social mediów, ale jeśli ktoś był na topie tak zwanym, to był jeszcze bardziej rozpoznawalny moim zdaniem niż w tej chwili. Może tak, bo w sumie było nas mniej, mniej było tych celebrytów. Tak, było mniej celebrytów. Ja nigdy o sobie też nie myślałam per celebrytka, ale tak starałam się, ale wiesz, mówię o kategorii osób rozpoznawalnych. Tak. Rozpoznawalnych. Nie chciałam tego unikał inwektywy w stosunku do ciebie. Spoko. Wiesz co, to przede wszystkim program Idol oglądało, już nie pamiętam ile dokładnie, ale to było kilka milionów ludzi, chyba nawet więcej. Może i kilkanaście. Chyba nawet więcej, tak. I to był, wiesz, no, każdy weekend przez kilka miesięcy. Plus później kolorowa prasa, która też to wszystko komentowała. Plus kolorowa prasa, która się sprzedawała wtedy świetnie. Plus jakaś promocja radiowa. Nie było portali plotkarskich przeróżnych, ale rzeczywiście my byliśmy wszędzie. Nie? Jakieś... Od tych młodzieżowych gazet typu Popcorn, Brawo, po jakieś bardzo poważne. Więc rzeczywiście... Ja myślę, że w niejednym mieszkaniu plakaty z twoim wizerunkiem wisiały pewnie nad łóżkiem albo nad biurkiem. No zdarza mi się, że ktoś mi przysyła jakieś zdjęcie. Nie? Dzisiaj byś powiedzieli, że byłaś moim crushem. Tak, dowiedziałam się ostatnio od córki tego, bo nie znam w ogóle tego określenia. No tak, zdarzyło się też parę razy. Bardzo to jest takie śmieszne trochę, nie? I tak śmieszne i miłe w sumie. Dopóki nie masz jakichś negatywnych doświadczeń z jakimś... Dopóki się nie, tak, a takie oczywiście też miałam i to było już bardzo nieprzyjemne i nawet takie straszne, nawet ze zgłoszeniem na policję. Jakieś nękania, takie próby. Tak. Okej. No wiesz, pytam o to wszystko też dlatego, że byłaś na takiej fali wznoszącej i osiągnęłaś szczyt, ale z jakiegoś powodu ulotniłaś się gdzieś. Pewnie uznałaś, że jednak ten show biznes, ten mainstream to nie jest chyba miejsce do końca dla ciebie i jakiś czas gdzieś tam się wycofałaś do działań bardziej kameralnych. No, z tego szczytu gdzieś tak uciekłaś show biznesowego. Ciekawa jestem dlaczego. Tak, ja chyba byłam dość zmęczona tym show biznesem, bo to wszystko się zaczęło rzeczywiście bardzo szybko i bardzo intensywnie. I myślę sobie, że i tak poradziłam sobie nieźle z tym. No kurczę, bomba. Ale później, wiesz, jakby wydaliśmy drugą płytę, mówię myśmy z moim zespołem, ale też jakby z wydawnictwem, w którym miałam podpisany kontrakt. No ale też jakieś tam próby inne były podejmowane. Tak naprawdę ja cały czas chyba czułam, że kurczę, to w ogóle, że coś mnie tam jednak uwiera, nie? Że to takie dopasowywanie się do tej komercji to jednak nie do końca też chyba moja droga. Czyli próbowali cię wtłoczyć w jakieś takie ramy związane z tym, co ale jest każdego modne, trochę potrzebne. Próbują. Tak to działa. Myślę, że każdego. No i to są artyści, którzy gdzieś tam są od tego wolni, ale to Mało kto rzeczywiście ma taką komfortową pozycję, że może być sobą, nie? I zachować pełną swobodę twórczą, bo już ma taki poziom typu, nie wiem, Nosowska Kaśka na przykład, prawda? Nikt raczej nie próbuje niczego narzucać. No, ale Kaśka i też myślę, że w początkach heja, to legendy tam krążą. Ale to też jest tak, że też nie ma się co do końca na to obrażać, bo rzecz najważniejsza to jest show biznes. W drugiej części tego jest biznes. I ogromne pieniądze. Ale jest to trudne dla młodych ludzi, nie? Że jakby wchodzisz z marzeniami, a tu nagle się okazuje, że to czasem nie do końca da się zrobić tak, zróbmy to inaczej, czasem się udaje, czasem jest trudno. No ale wiesz, ta moja płyta pierwsza, Przeznaczenie, ona, wiele osób myślało o niej jako płycie, czy w ogóle o mnie jako młodej tam artystce, wokalistce pop albo poprockowej. A tak naprawdę to żałuję spowodowało, że tak się o mnie też myślało, nie? Bo cała płyta, ona jest bardzo rockowa. Ale na singiel taki wybrano coś, co wybrano coś przebojowe, co będzie w radiu hulało. Zresztą dobrze, tę płytę produkował Tomek Bonarowski, który produkował płyty ONA i dlatego też został producentem mojej płyty. No, zachęcamy do tego, żeby wrócić do tej płyty i się w nią słuchać solidnie. Nie ograniczać się do tego jednego przeboju, jeżeli nie znacie oczywiście. Tak, tam słychać zdecydowanie początek lat 2000 w brzmieniu, co mnie na przykład czasami już boli. Tam może nagrać nową wersję współczesną tej płyty. Może to jest jakiś pomysł, zrobić ją w takiej wersji innej. Nie wiem, czy chciałabym już do tego wracać. Wiesz? Chyba wolę jednak myśleć o tym. Robić nowe rzeczy. Tak. Natomiast, wiesz, jeszcze wracając, to no ja oczywiście zniknęłam wydawniczo na dość długi czas, ale jeszcze wcześniej, wiesz, pojawił się ten słynny duet do filmu Flinta Zagrobelny. No to była taka przygoda, wiesz, romans z komedią romantyczną. I tu się w ogóle okazało, że ten numer, my się tego nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że to będzie kolejna piosenka do filmu, po prostu. Nagraliśmy, promocja filmu i zaraz zniknie. A się okazało, że to był przebój roku 2008. A później wiesz, jakieś próby były, żeby coś nowego znowu wydać, ale no myślę, że po prostu wiesz, firma fonograficzna miała inną wizję, ja miałam inną. Nie udało nam się tu spotkać. Drogi się rozeszły. Tak. Drogi rozeszły się już później tak naprawdę. Natomiast ja w międzyczasie cały czas koncertowałam, brałam udział w różnych projektach, brałam udział w projektach muzyczno-społecznych, jak na przykład Sounds Like Women, międzynarodowy, który stworzyła moja przyjaciółka Luiza Staniec. Taki, który ma zwrócić uwagę na nierówności przeróżne, które dotyczą kobiet, ale też na przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną. I to jest projekt rzeczywiście międzynarodowy. I to jeszcze było przed MeToo pewnie, tak? Czy wiesz co, to jakoś w podobnym czasie chyba wyszło, wiesz? Na tej płycie zaśpiewały artystki z Turcji, z Francji, z Hiszpanii. Naprawdę międzynarodowy. Ja jestem taką, powiedzmy, polską ambasadorką tego projektu. A Luiza od ponad 10 lat mieszka w UK, zresztą tam też pracuje z kobietami i pisze piosenki cały czas, bo też zajmuje się muzyką, jest muzykoterapeutką, ale pracuje z kobietami, które doświadczyły przemocy fizycznej, domowej, seksualnej i nie tylko kobietami, bo to się jakby ten temat uniesie. Dzięki temu, że jest muzykoterapeutką, jakby się poszerza i rozwija. No ale zresztą w tym roku mija 5 lat projektu Sounds Like Women, ale świętować będziemy na początku przyszłego. Także tak się, że wybieram się do niej, będzie wielki event. Tak. Czyli rozumiem, że przez te wszystkie lata cały czas żyłaś muzyką, żyłaś z muzyki, cały czas wokół tego, tylko że robiłaś to po prostu bez aż takiego dużego rozgłosu. Tak. No, wiesz, był jeszcze też od, nie wiem, 6 lat, czy nawet, ja już nawet nie pamiętam od kiedy występuję z Voice Bandem, czyli rewelersami. Gościłaś z nimi na finale Festiwalu Świdermajer dwa lata temu bodajże. Czy 2 lata temu? 2. Rok temu była Natalia Kukulska. 2 lata temu, masz rację. No to była taka sytuacja, dość nietypowa, bo miał wystąpić zespół Pablo Pawo i Ludziki. No tak, ale robiliście awaryjną akcję przecież. Tak, Pablo się rozchorował jakoś tak strasznie, że wylądował w szpitalu. I to w dniu koncertu chyba się w ogóle okazało, czy tam dzień przed, nie? Dzień przed coś było wiadomo chyba, a rano już było wiadomo, że to nie ma takiej opcji, żeby on zagrał koncert. No i zadzwonił do mnie Sebastian Rakowski: Ewelina, ratuj, czy masz kogoś, kto mógłby zagrać. I ja szybko zrobiłam listę artystów, którzy mi jakoś pasowali do tego klimatu, ale też jakoś przyszło mi do głowy, a może Voice Band. No ale wiesz, no za chwilę jakoś, okej, ale 9 osób, czy to by się udało, wiesz, zebrać 9 osób w niedzielę? Tak, bo to była niedziela chyba, czy sobota, już nie pamiętam. Niedziela. I to jeszcze w kilka godzin. No ale zadzwoniłam do Arka Lipnickiego, bo pomyślałam też o tym, że tak naprawdę Voice Band jest idealnym składem na ten festiwal, bo... To jest, przepraszam, Anity Lipnickiej. Tak, to jest brat Anity Lipnickiej. No właśnie, nazwisko, ale teraz jak usłyszałem to nazwisko, to nagle dostrzegłem też podobieństwo fizyczne, bo pamiętam ten występ i nagle mi się lampka zapaliła, a widziałam twoje zdjęcia z Anitą na twoim Facebooku i nagle wszystko się ułożyło. Tak, to jest ta historia. Przepraszam, że ci przerwałem. Nie szkodzi, bardzo, bardzo fajnie. Tak, to jest brat Anity, zresztą pierwszą płytę Voice Band wydał z Anitą, ona gościnnie zaśpiewała w kilku utworach. No i wtedy się wydarzył cud rzeczywiście, bo faktycznie Voice Band jakby z tą historią, grając przedwojenne piosenki i tworząc zespół rewelersów, czyli taki chór męski, który był bardzo znany, no tak jakby konstrukcja powiedzmy była znana przed wojną. W takim chórze Dana śpiewał przecież Mieczysław Fok. No to była idealna sytuacja na festiwal Świdermajer przy pensjonacie Gurewicza, w którym przecież przed wojną bawiło... też tacy rewelerzy. Podejrzewam, że mogli, przecież tam się bawiło mnóstło artystów. Znaczy bawiło, leczyło, ale myślę, że też się nieźle bawili. Myślę, że na pewno się działo. Zresztą podobno był tam Tuwim wielokrotnie, a my też w repertuarze mamy kilka utworów z tekstami Tuwima. Nie no, daje się kapitalny koncert, to jak się można bawić muzyką po prostu, jaka w tym jest swoboda, taka lekkość. To nie jest taki wystudowany program, że się tam odtwarza piosenkę za piosenką, tylko w tym jest po prostu taki feeling świetny. Wiesz, bo w tych piosenkach przedwojennych jest rzeczywiście też muzycznie i tekstowo to tam była ogromna jakby dbałość, nie? Ale też faktem jest, że my gramy te komediowe, filmowe, rewiowe i kabaretowe piosenki, czyli tam praktycznie nie ma smutnych. No poza jedną może, kiedy ja śpiewam Stachu, jam cię przecież kochała i swe serce ci dała, wróć do mnie, wróć. Proszę. Ale w ogóle jest ta fala powrotu do tych starych muzyk, przecież Masecki i Młynarski projekt i wiele innych i ludzie chcą tego słuchać, więc to jest kapitalne, że się tak czerpie z tej skarbnicy. No myślę, że w ogóle my za mało czerpiemy tak naprawdę, że jest taki czas, że rzeczywiście tą przedwojenną muzykę się nagrywa coraz częściej i do niej się sięga coraz częściej, ale jest mało tych zespołów. Szkoda, bo to jest kawał naprawdę pięknej polskiej historii, nie? I historii muzyki. Apelujemy, sięgajmy po przedwojennych klasyków. Jest naprawdę jest tam nieprzebrana moc. Tak. No i koncert się udał i cudownie, zagrałaś z Voice Bandem. A powiedz mi, też śpiewałaś też, o ile się nie mylę, muzykę do jakiejś też animacji, filmu, bajek Disneya, prawda? To w ogóle dubbingowałaś też? Nie, tego nie robiłam, ale przyznaję, że to jest takie, że chętnie spróbowałabym. Okej, bardzo ciągnie chętnie. Cię do aktorskich takich wyznań? Coś mnie jednak ciągnie, tak. To jest... jestem ciekawa tych nowych rzeczy i wiesz, tak jak opowiadałam tobie, że ja kiedyś nie wierzyłam w to, że mam jakiś talent aktorski, ale już byłabym bardzo głupia, gdyby po współpracy z kilkoma reżyserami i reżyserem Maćkiem Michalskim, który robił teledyski dla Voice Bandu, gdybym nie uwierzyła, wiesz, że jednak coś jemu na przykład, no to już musiałabym mieć naprawdę... Okej, ale uwierzyłam i myślę, że Fajnie, bo jest nad czym pracować i bardzo możliwe, że wybiorę się na jakieś warsztaty, kursy aktorskie i będę sobie poszerzać tutaj te umiejętności. Zresztą bardziej się otwierasz, nie? Na nowe doświadczenia. To jest super sprawa. Myślę, że to, wiesz, życie jest krótkie, kurczę, i trzeba próbować. Ale ten aktorski talent chyba też mogłaś trochę poeksplorować i poćwiczyć w czasie programu Twoja twarz brzmi znajomo, bo to było też coś ciekawego, całe chwilowe doświadczenie. Owszem, ale nie zgodziłabym się na ten program, gdyby właśnie nie praca z Maćkiem Michalskim przy nagraniu teledysków dla Voice Bandu. Wtedy w 10 godzin nagraliśmy te dwa klipy, nagrywaliśmy w Teatrze Kamienica w Warszawie i rzeczywiście my z Maćkiem wcześniej się nie spotkaliśmy, natomiast parę razy bardzo długo rozmawialiśmy przez telefon i dość szybko złapaliśmy fajny kontakt. I jakoś tam się, świetnie nam się rozmawiało i dobrze się rozumieliśmy, więc jak stanęłam na planie, to się okazało, że właściwie zwykle po pierwszym podejściu, po pierwszym nagraniu Maciek mówił, to my to mamy. Okej, więc trzeba było dubli robić kolejne. Robiliśmy dubel, ale głównie po to, żeby w razie technicznych problemów, jakichkolwiek, które mogą się przydarzyć, żeby mieć jednak tak zwany backup jakiś. Tak zwany backup. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, bo rzeczywiście też po tych moich nagrywanych scenach zwykle i reżyser, i cała ekipa, i cały zespół, który był na planie, śmiał się w głos. Bo ja niektóre sceny nie weszły, bo już jakby poszłam jeszcze bardziej, zaszalałam, a to też nie o to chodziło. Ale tak, tam w Fernando, który można już sobie zobaczyć ten klip, grałam taką troszkę podpitą diwę, femme fatale z lampką szampana. I było to zabawne, naprawdę. Ale zobaczyłam, że można się dobrze bawić po prostu. Tak. Typu. I uwierz mi, gdyby nie ta praca z Maćkiem przy klipach, na pewno bym się nie zgodziła na program Twoja twarz brzmi znajomo, bo ja sobie kiedyś obiecałam, że już nigdy więcej nie wezmę udziału w programie Talent Show. I obietnicę złamałaś. I złamałam, tak. I obietnicę daną sobie ale i nie żałuję tego. Nie żałuję, ale tak, ten program to nie tylko głos, nie tylko zmiana głosu, ale to jest też gra aktorska, więc... Do tego w przeróżnych charakteryzacjach, prawda? Całe godziny przygotowań, podejrzewam. Tak, przy różnych trudnych... ja miałam pierwszą charakteryzację, jaką miałam, to była Lizo, więc byłam dużą kobietą. Z silikonem byłam oklejona aż po dekolt i cały kark miałam zaklejony. Ciało jakby powiększone gąbkami, wystawały mi tylko moje dłonie. Do tego miałam jeszcze bardzo taką grubaśną kitę i bardzo długą. Ciężką. Bardzo ciężką, która mnie, jak sobie odchyliłam głowę trochę do tyłu, to się mogła się przewrócić do tyłu, tak, jak taki chrabąszcz po prostu. Tak. I jeszcze do tego takie jakieś body plecione ze skóry i to była prawdziwa skóra i to było bardzo ciężkie, więc... I cieplutko było, podejrzewam. Bardzo ciepło, występowałam jako druga, więc naprawdę miałam momentami takie sytuacje, że mi się już robiło słabo, nie? I prosiłam ekipę, żeby mnie jakoś tam ratowali, żeby pomogła mi. A nie da się wyjąć na chwilę z tego. Nie da się. Właśnie okazało, że się nie da. Co było bardzo przykre. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to ekipa mi zdjęła, bo ja nawet nie mogłam się schylić. Zdjęli mi buty i przynieśli wiaderko z wodą i z lodem i chudziłam sobie stopy w takim wiaderku. Widzicie, taka robota w telewizji to nie jest łatwa sprawa. To trzeba się czasem namęczyć, poświęcić. Wiesz co, to jest tak, że ten program w telewizji wygląda tak. Wszystko takie cukierkowe. Poćwiczyli kolorowe, i jest fajnie, posypane śmiesznie, brokatem, tak. Natomiast to jest jeden z trudniejszych programów, jakie istnieją w telewizji. To jest bardzo wykańczające psychicznie i fizycznie, naprawdę. A tych kreacji tam jest kilkanaście, czy około 10? 10 programów, tak. 10 odcinków. 10 wezwań. Chociaż ja przyznaję, że chyba miałam kilka takich, które sprawiły mi największą radość. No niewątpliwie była to Annie Lennox i ten barokowy klip. Czekaj, nie pamiętam teraz tytułu utworu. Zespół Eurythmics, tak? Jeszcze jak to było solowe. To był taki słynny klip, w którym wystąpił John Malkovich. A, coś było takiego. I ona chodziła w takiej barokowej sukni, z turbanem. Wygooglujecie sobie. Wiesz, z wielgachnym dekoltem, z całym bufetem na wierzchu. I to ja właśnie musiałam wejść w ten klimat i odegrać sceny z klipu. I to było genialne. Bardzo mi się to podobało. Ale zawsze się zastanawiam, oglądając ten program, jak to jest, bo okej, charakteryzację robią specjaliści, jakąś cię ubiorą, przebiorą, ale jak to jest dostosować swój głos do głosu innego artysty, czasami bardzo charakterystycznego, bardzo innego, czy albo mężczyzna śpiewa kobiety, kobieta mężczyznę. Jak to się w ogóle robi technicznie? No, dobre pytanie. To jest kawał ciężkiej roboty i uwierz mi, nawet ktoś z takim doświadczeniem, wiesz, jak ja, i z umiejętnością gdzieś zmiany swojego głosu, chociaż się okazało, że bardzo często, że ja jednak mam dość charakterystyczny głos i wiele osób mówią, o, słuchać Flintę. Udało mi się parę razy tą Flintę zgubić, jakby ją schować. Myślę, że całkiem nieźle mi poszło i gdzieś jestem z tego dumna, z utworu, z filmu Gladiator, czyli byłam Lizą Gerard. Z zespołu Dead Can Dance'u. Tak. Oj, to było cudowne doświadczenie. W ogóle to kocham ten zespół. Ja też. To było wspaniałe doświadczenie, bo to dla mnie wokalnie było ogromne wyzwanie, bo tam były tak naprawdę 3 różne techniki śpiewania, czyli takie w pierwszej części to trochę taka arabska technika, w drugiej śpiewanie techniką klasyczną, czyli taką operową, ale niskim głosem, czyli takim altem, a ja jestem, powiedzmy, mezzosopranem. A ostatnia część to było śpiewanie białym głosem. Więc miałam jeden utwór i 3 różne techniki, więc ja co chwilę musiałam przystawiać. Pilnować tego. I to wszystko w tydzień rzeczywiście? Z tego dnia na tydzień się powstawały każde z tych piosenek? No tak. Czasami wychodziło tak, że mieliśmy nawet 5 dni, a nie tydzień. No to brawo. Wiesz, brawo. Bo wystarczyło, że na przykład w trakcie programu miałam jakieś swoje zajęcia czy jakieś obowiązki inne, bo wielu z nas coś miało. Ja na szczęście udało mi się tak to ustawić, że miałam mniej tej swojej pracy. No ale ktoś miał, nie wiem, podpisane kontrakty, bo nie wiem, kręcenie serialu, tak? No nie dało się. No tak, często są śpiewający aktorzy przecież. Tak. Więc ja w ogóle podziwiam tych, którzy mieli taki nawał roboty. Nie wiem, jak doba była za krótka dla nich. Doba była za krótka, ale... Ale no są, wiesz, no są patenty na to. Da się, jednym słowem. Da się. No ja kiedyś myślałam sobie, ale fajnie by było zrobić Kate Bush, nie? No ale... Jakoś nie byłam Kate Bush. No. Gdybym miała być, to no, chętnie na pewno zaśpiewałabym. Jak to się nazywa? Słuchaj? Wuthering Heights, tak? It's easy, come easy, try. No tak. Dzisiaj mam chrypkę większą, więc to się nie uda. Ale Kate jest boska. Bardzo się cieszę właśnie, że na ten jej renesans dzięki serialowi Stranger Things młode pokolenie odkryło ją, bo jest po prostu świetna rzecz. Ja też. No to taka artystka naszego bardzo wczesnego dzieciństwa, nie? Tak jest. Bardzo wczesnego. Ale rzeczywiście zawsze tak budzące piosenki niezwykłe emocje. Tak, bardzo fajna sprawa. Posłuchaj, chcecie sobie spytać o Otwock, bo tak chwilę zeskoczmy z tematów muzycznych, chociaż nie do końca, bo mieszkasz tu już od wielu lat, już 10 więcej. Jak długo jesteś otwoczanką? O, jakie to jest dobre pytanie. Policzyć. Poczekaj, wydaje mi się, że 17. Nawet tak, wow. Nawet. Pamiętam, gdy nagrywaliśmy duet z Łukaszem Zagrobelnym, mieszkałam już w Otwocku, więc... To było 2008, więc myślę, że 2007. Ale związki z Otwockiem już miałeś wcześniej właśnie muzyczne. Tak. I to jest w ogóle niebywała historia, rzeczywiście. Pierwszy raz pojawiłam się w Otwocku w klubie Smok w piwnicy, czyli w salce prób. Przewinęły się wszystkie lokalne bendy tam. Tak. Miałam tutaj próby do koncertów po tej pierwszej płycie. Okej. I kto ściągnął No do właśnie. Otwocka do Smoka. No kto mógł ściągnąć? No Krzysiu Poliński, który ze mną grał wtedy. Okej, perkusista otwocki, znakomity. Tak. Pozdrawiam cię, Krzysztofie. Tak, tak. Więc już wtedy poznałam też oczywiście Jacka Grymuzę. No niesamowite to było. Zresztą pierwszy koncert po tej tam serii prób zagraliśmy w klubie Smok. Też lubiłam. No kurczę, ten nasz Czyli Smok. Przećwiczyliśmy ten materiał na scenie klubu Smok. Więc z Jackiem znamy się z Jackiem znamy się 21 lat. 20 oczko prawdziwe. Jacka też pozdrawiam oczywiście. Oczywiście, bardzo, bardzo serdecznie. Więc to był taki pierwszy moment i później rzeczywiście Krzysiu Poliński zaczął namawiać, bo wiedział, że się rozglądam za mieszkaniem. To zabawne to było, że wtedy stwierdziłam, że te mieszkania w Warszawie są takie drogie. Teraz trochę myślę sobie, kurde, trzeba było kupić. Tak. Wyszło być na plus na pewno. Tak. No ale wtedy jednak ta cena troszeczkę przerażała. No a tutaj Krzysiu mówi, słuchaj, to jest przepiękny las i rzeka. Do Warszawy blisko. No wiadomo, jak się nie jeździ do biura na 8:00, czyli to mój przypadek, no to można, to łatwiej tutaj zamieszkać, jakoś dojeżdżać co jakiś czas do Warszawy. No i poczułaś chyba, nie? Poczułam, tak. Otwockie fluidy. Tak. Natomiast miałam takie kryzysy związane z Otwockiem, bo był taki czas, kiedy jeszcze, wiesz, był Krzysiu, ale jeszcze mi brakowało, żeby takiego trochę swojego stada. I przychodził mi do głowy pomysł, że może trzeba jednak wrócić do Warszawy. No ale wtedy jakoś zupełnie przypadkiem trafiłam na festiwal Świdermajer. No i się okazało, że trafiłam na swoich. To jest cała masa pozytywnie zakręconych. Tak, otwoccy, aktywiści, cała ta ekipa, wiesz, związana z festiwalem Świdermajer, festiwalem oddolnym, bo to jest festiwal tworzony przecież wolontariacko. Nie przez żadną instytucję miejską. Stoi za tym Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, ale to też nie jest instytucjonalizowane bardzo. To jest też grupa przyjaciół i fascynatów, stowarzyszenie po prostu. Dokładnie. No i oddolna inicjatywa, która przyciągnęła rzeczywiście mnóstwo ludzi chcących się zaangażować w to. Tak, ale wiesz co, widzisz, i tu małe przekłamanie nastąpiło, bo ja najpierw zagrałam na festiwalu Świdermajer, chyba 3. edycji. Jeszcze pod Gurewiczem przed remontem, prawda? Pamiętam. Tak. I to jeszcze takie fajne zdjęcia są, gdzie jest taki daszek typu, wiesz, nie wiem, kupiony w Obi, czy tam kurczę kastorami, tu przepraszam. Nad sceną taki poszła. Po prostu wszystko takie poszło. No tak, ale to było urocze. Zagraliśmy wtedy, nie wiem, w trio czy w kwartecie. Wcześniej grała chyba Mela Koteluk, rok wcześniej wydaje mi się. Później chyba po mnie Skuba, cały czas to jeszcze był ten nieodnowiony Gurewicz. No ale wtedy, wiesz, graliśmy koncert, więc to zawsze jest taka sytuacja, że ja nie mam czasu, nie? Bo jest próba, bo muszę się przygotować, gram koncert, jestem trochę w innej roli i jakby trochę nie mam czasu, żeby tak poznawać ludzi, nie? No, a później przyszłam już... Jako widz po prostu gość. Tak. I te znajomości, które się nawiązały, jakby istnieją do dziś i to jest super. No między innymi przecież tam też zrodził się dość spontanicznie zespół Świdermajer, który niedawno świętował 10-lecie, śpiewałaś z nimi na tym 10-leciu, śpiewałaś z nimi na Radek Zagajewski wtedy pierwszy raz wystąpił z nimi na tym na A tym dzisiaj festiwalu. Jest jednym z filarów zespołu, stałym członkiem ekipy. Nie? Opowiadał zresztą w tym miejscu, bo był tutaj razem przecież z No to ciekawe rzeczy się dzieją na tym festiwalu. Ale to co piękne, to udało nam się tymi, mówię już nam, bo trochę się czuję poniekąd częścią tego festiwalu, tym bardziej, że też się trochę angażuję pomagam na przykład zorganizować artystów, grających koncerty, więc jestem jakoś częścią faktycznie tego i to jest taki klimat i coś bardzo ważnego i też to, że udało się dzięki temu festiwalowi nagłośnić sprawę pensjonatu Gurewicza. I znalazł się inwestor, który uratował ten budynek. Ale wiesz co, mam taką perłę, prawda? Ale mam jeszcze jedną ciekawą historię taką, bo był taki moment, że ja cały czas jakby, wiesz, wiem, że ludzie przyjeżdżający tutaj do Otwocka widzą najpierw las, widzą przepiękną rzekę Świder, obłędnie piękną i widzą budynki, słynne budynki drewniane, tak, Świdermajery. I też bardzo często mnie pytają, a dlaczego to jest takie zniszczone? Nie? No, odpowiedź jest trudna. Nie ukrywam, że mnie boli, że co zimę właściwie pali się kolejny Świdermajer. I w ogóle uważam, że warto by coś w tym kierunku zrobić, żeby ratować te Świdermajery, nie? Że to jest historia tego miasta, to jest znak rozpoznawalny tego miasta. Ten Świdermajer, te wycinanki takie drewniane, na których ja tak mówię wycinanki, bo to tak wygląda. Tak. To jest wizytówka tego miasta. Naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają z Polski. I całej linii otwockiej. I na całej linii otwockiej, tak, ale tu jest rzeczywiście tych domów bardzo dużo, a przede wszystkim jest nowy, już odnowiony Gurewicz, który jest takim ambasadorem Świdermajera. Tak, dokładnie. Ludzie, jacyś znajomi moi, którzy przyjeżdżają z zagranicy, oni najpierw widzą to i dla nich to jest takie, wiesz, no to jest takie jak logo, wiesz, jak robisz firma jakaś sprzedająca coś, tam robi sobie jakieś wyraziste logo, żeby było zapamiętywalne. To jest zapamiętywalne dla Otwocka. Te Świdermajery. Czyli apelujemy do naszych władz, tak, pamiętajcie bardzo, o Świdermajerach, dbajcie o nie. Bardzo. Niech przetrwają dla kolejnych pokoleń. Tak. To jest ważne. To jest ważne. O takie rzeczy trzeba dbać. Czyli co, zostajesz w Otwocku, rozumiem? Nie masz planów ucieczki stąd? Znaczy, miałam kolejny plan ucieczki. Kolejna myśl pojawiła mi się, słuchaj, przed pandemią. Że jednak chyba... A to Warszawa, czy gdzieś w ogóle inaczej w Polsce? Wiesz co, zatęskniłam za Warszawą, za takim dostępem do kultury, gdzie wychodzisz, wiesz, nie wiem, z bloku, z kamienicy i masz, nie wiem, kino, teatr, wszystko i jakby do wyboru tego bardzo dużo. Ale zaczęła się pandemia i kiedy słyszałam relacje znajomych z Warszawy, pomyślałam sobie, to ja tutaj mam lepiej. No, zdecydowanie. Bo to też było tak, że wiesz, mi strasznie ciężko było wysiedzieć i wiedziałam, że przyznam się, trochę kombinowałam, żeby jak najczęściej móc wyjść z domu. Więc bardzo często po prostu, wiesz, w związku z tym, że można było pójść na zakupy do sklepu, to ja wychodziłam z, wiesz, taką, jak mnie spotkają teraz, jak będzie jakaś znowu pandemia, to już wszyscy będą mnie podejrzewać o kombinację. Ale bardzo ciężko jakoś psychicznie to był. Każdy wypad na zakupy był spacerem, jednym słowem, znaczy pretekstem do wyjścia. Nie, to po prostu było tak, że brałam sobie taką nerkę, wiesz, zakładałam sobie na biodra, tam wrzucałam sobie torbę na zakupy taką małą, banknot i maseczkę. W razie czego powiedziałabym, że idę na zakupy. No, ale to też Polacy wieczni antysystemowcy zawsze oszukają. To nie chodzi, wiesz, o jakieś... dla mnie to był naprawdę po prostu osoby, która nie potrafi wysiedzieć w domu. Ja naprawdę myślałam, że oszaleję w tych kilku ścianach. Zresztą, kurczę, tak naprawdę nic dziwnego, że w trakcie i po pandemii psychiatrzy i psychoterapeuci mieli naprawdę pełne ręce roboty. A też wiedziałam, że niektóre my wszyscy wiedzieliśmy, że niektóre przesadzone były. No to, że nie wiesz, że... Nie można było do lasu wyjść, to było szczytem absurdu. A w tym czasie były wycinane, nie? To jest dowolna historia. No tak, Otwock, wracając, jest wyjątkowy i też rzeczywiście tu się dzieje mnóstwo ciekawych rzeczy. No jest ten festiwal Blues Bazar, jest Membrana. No uwielbiam Membranę, jestem co roku. Jeśli tylko jestem w Otwocku, to zawsze przychodzę. Czyli festiwal nad Świdrem. Festiwal Świdermajer, mnóstwo ludzi, którzy wolontariacko, takich aktywistów, którzy po prostu kochają to miejsce. No i bardzo was za to też szanuję, bo to jest przepiękne. Zresztą, słuchajcie, ważna rzecz, apel mój. Festiwal Świdermajer potrzebuje wolontariuszy. Ciężko się robi festiwal, który jest jakby Niedofinansowany często i tak dalej. Tak, tak, dla którego się też nie dostaje za swoją pracę pieniędzy. Ciężko się robi w kilka osób, a tak naprawdę to głównie kilka osób działa przy tym festiwalu. W tym roku była przerwa, ale miejmy nadzieję, że w kolejnym no myślę, że chłopaki musieli też, chłopaki i dziewczyny musieli odpocząć, tak. Bo to jest kilka miesięcy dodatkowej roboty, nie? To nie jest zresztą zły pomysł, nie? To nie jest zły pomysł, żeby on stał się takim biennale. Co 2 lata będzie... Ludzie troszeczkę zatęsknią. Ja się nie zgadzam z tobą. Wiesz, wtedy chodzi tak, żeby był taki moment na przykład, że trochę się konwencja zaczęła wyczerpywać, że trochę powstał się powtarzalny, trochę były takie marudzenia. Był taki moment, że też tak wszyscy musieli złapać oddech. Sam Sebastian zresztą, jeden z głównych organizatorów Rakowski, kolejna osoba, którą pozdrawiamy, tak. Mówił, że gdzieś tam troszeczkę szukali nowego pomysłu na ten festiwal. I to się udało. Teraz w tym nowym Gurewiczu rzeczywiście to tak on znowu złapał oddech. Ale może rzeczywiście 2-letnia przerwa sprawi, że będzie i ludzie zatęsknią i będzie więcej czasu na zrobienie programu. Zwłaszcza to wszystko jest jednak przy okazji. Każdy ma swoje obowiązki, swoją pracę, tak, a to robi przy okazji. I tego czasu często brakuje. No właśnie dlatego też prosimy was bardzo, bardzo. Jeśli macie, możecie poświęcić trochę swojego czasu, dołączcie się, bo festiwal potrzebuje wolontariuszy i osób zaangażowanych. Nie zarobicie na tym, ale zyskacie coś znacznie więcej. Poznacie wspaniałych ludzi, przyjaciół. Tak, tak, ale tak jest, tak jest. I wielką, wielką satysfakcję. Tak, tak, tak. Zresztą ja bym bardzo chciała też, żeby młodzi ludzie się dołączyli do tego, czyli nie wiem, licealiści czy studenci, bo to jest taka praca wolontariacka, też organizacyjna przy festiwalu naprawdę dużo uczy. Ten czas szybko pędzi, wiesz, dzisiejsi organizatorzy kiedyś odejdą, potrzebują następców, mam nadzieję, że To jedno, ale też warto to robić, bo to jest też zdobywanie nowego doświadczenia. To jest bardzo specyficzna praca, to organizowanie takich dużych imprez. Może później zostaniecie, nie wiem, jednym z organizatorów jakiegoś na przykład, więc fajnie nabywać sobie taką wiedzę przy takich mniejszych troszeczkę wydarzeniach, a i tak, no jednak to jest duży festiwal. Tak. Mówiłam ci o moich połączeniach z linią otwocką. No to taka ciekawostka rzeczywiście, że to nie jest tak, że jestem zupełnie jakby nie mam połączenia z tym miejscem, chociaż jakby trochę zapominałam o tym, ale mój pradziadek, który no jako kresowiak z rodziną został przesiedlony w Lubuskie. Skąd pochodzisz? Skąd pochodzę? Każdy o tym wie, że pochodzisz właśnie z tamtego regionu. Tak, dość szybko owdowiał. Dzieci znalazły swoich partnerów, założyły rodzinę. No i on jako budowlaniec nie miał co robić na tamtych tak zwanych ziemiach odzyskanych, bo tam po prostu były domy, były przepiękne kamienice, są nadal. Poznał kolejną żonę szczęśliwie, ożenił się jeszcze raz. No i stwierdzili, że skoro on ma takie umiejętności, a trzeba odbudowywać Warszawę, to się przeprowadzą. W związku z tym oni mieszkali, Bronisław i Władysława Flinta. Mieszkali w Falenicy. A proszę. Przy ulicy Bysławskiej 57 i niestety tego Świdermajera już nie ma. Jest taki nieszczęsny dom handlowy chyba z początku lat 90. Czyli pradziadek tutaj już był. Przecierał szlaki dla ciebie. Myślę tak. Myślę, że to raczej wiesz, przez te wiele lat, kiedy tutaj żył, na 100% musiał być nad Świdrem i moczyć stopy w tej rzece. Wiele wody w niej upłynęło, a dzisiaj ty tam możesz się przechadzać. Tak, a to piękne są takie smaczki, nie? Jak to wszystko się w życiu ulepia, jak to mówią. No, niesamowite to jest. No i jeszcze do tego historia moja z bardzo słynną otwoczanką, czyli Mirą Kubasińską. I tu mi się też łączy niesamowicie, dlatego że w moim mieście Jasień, w Lubuskim mieszkała rodzina Sienkiewicz, o której się mówiło, że to jest rodzina Miry Kubasińskiej. Faktycznie uroda taka, że no nie mam pytań. Jakby wszyscy wierzyliśmy. I ja przez lata myślałam, że okej, może to prawda, może ktoś to zmyślił jednak, ale zapytałam niedawno Piotrka Nalepę, czy coś wie. Syn Miry Kubasińskiej. Tak. I on mówi, że nie zna rodziny z Lubuskiego, Sienkiewiczów, ale mówi rzeczywiście, jego babcia miała na nazwisko Sienkiewicz. Czyli wszystko się pasuje. Tak, a no i jesteśmy gdzieś tam umówieni, że sprawdzimy to, więc... Może przy okazji jakiś muzyczny projekcik z nalepą Piotrem stworzycie. No kto wie, no niedawno miałam przyjemność z nim wystąpić na festiwalu Breakout Days w Rzeszowie. A, no to pięknie. Tak. Rodzinnej miejscowości zresztą przecież tam. Tadeusza. Znaczy właściwie spod Rzeszowa pochodził, ale jakby ten zespół tam. Ale tak, tam się wszystko rodzili. Ja miałam przyjemność robić przed laty wywiad z Bogdanem Leblem, który z kolei trafił tam z placówki krakowskiej, żeby rozkręcać życie literackie właśnie w Rzeszowie. I rozkręcił. I rozkręcał. I Bogdan Lebl opowiadał, jak tam właśnie rozkręcał życie literackie, jak przychodził do niego taki młody poeta, Stanisław Guzek, którego dzisiaj świat zna, a Polska na pewno jako Stana Borysa, też legenda lat 60., 70. I on też tam właśnie pokazywał mu swoje teksty, pytał go o opinię i też poznał go zespołem początkującym wówczas, w którym właśnie grał Tadeusz Nalepa, Stan Borys tam wtedy śpiewał i to były początki Breakoutu. Właściwie Blackoutu, nie? Bo chyba tak, najpierw był Blackout. I tak to się poznali. I też pamiętam, jak Lebl opowiadał, że kiedy zaczął pisać dla nich teksty, to Tadeusz Nalepa, który był przy całym szacunku, ale jeśli chodzi o podejście do poetyki, do słowa, to tutaj nie był aż tak na to uwrażliwiony. Muzyka była najważniejsza. A wtedy te piosenki big beatowe miały dość proste teksty. Tak. I nagle te wiersze Lebla, abstrakcyjne, często takie po prostu odjechane, to po prostu, ale pomyślał, co to jest w ogóle, jak ja mam to śpiewać? I on był do tego niechętnie nastawiony. I właśnie Stan Borys, który wrażliwy na słowo, sam poeta, on przekonywał Nalepę, że te teksty warto śpiewać, że one... Nie znałam tych historii. I dzisiaj się zapamiętuje, dzisiaj wiesz, kto są evergreeny, kto przecież nie zna tych tekstów takich nietypowych, które być może nie zaistniałyby razem, gdyby nie właśnie pośrednictwo. Także wszystko w tym Rzeszowie się zaczęło, no to są piękne historie. No tak. A niedługo, a propos jeszcze, przepraszam, wracając do Otwocka, bo tak już nawet przez Otwock zahaczyliśmy o Lubuskie, Rzeszów i wróćmy teraz do Otwocka. No, niedługo zaśpiewam zagram koncert ze swoim zespołem. Ja to taką właśnie miała być jeszcze taka perełka na finał, o której chciałam przypomnieć. To ja się wygadałam już. Ale to myślę, że to jest ten moment, kiedy można o tym powiedzieć. Zaprosić na 4 października, więc proszę. Tak. Ach, dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do Teatru Jaracza, gdzie zagram koncert ze swoim zespołem. Czyli na gitarze Radek Zagajewski, na basie Radek Łukaszewicz, perkusja Kuba Kinsner, który, żeby było śmieszniej, następnego dnia zagra w Smoku z Pablo Pawą. No tak, bo Pablo Paweł, o którym przed chwilą mówiliśmy, niedawno będzie w Otwocku. Tak. 4 października, Teatr Jaracza. Są jeszcze bilety, jest ich coraz mniej. Spieszmy się. Więc spieszmy się. Spieszmy się kupować bilety, tak szybko odchodzą. Tak. Ale w ogóle myślę, że to... A propos kupowania biletów, to jest fajny zwyczaj, jak publiczność kupuje bilety na koncerty artysty. No na pewno jest to wyraz docenienia Waszej ciężkiej pracy. Nie wiesz co, ja jestem z tych, które ja kupuję. I kupuję bilety na koncerty też moich znajomych artystów. I to też jest, my bardzo lubimy grać plenery. Ale to jest zupełnie inna publiczność, kiedy jest takie, nie wiem, czy klub, czy teatr, czy jakiś dom kultury. Nie ma przypadkowych gości, nie? No nie, są osoby, które naprawdę chcą Cię usłyszeć i dokładnie tak jak mówisz, nie przyszły przypadkowo. I, tak, I to jest magia, no i to jest dla nas takie rzeczywiście święto po prostu. No. Ja będę na tym koncercie. Ja będę. Zapraszamy bardzo serdecznie, ja w ogóle będę grać na gitarze akustycznej. Proszę. No nie we wszystkich utworach, ale będę. Gitara ale tutaj jest na zdjęcia na całej płycie, to już pokazywałam. No to gram. No nie jestem jakąś gitarzystką wybitną jeszcze. Chyba nigdy nawet nie chciałam być. Ale potrafisz. Lubię takie, wiesz, granie na akustycznej. Uwielbiam takie granie, jak nie wiem, czy kojarzysz artystę Richie Havens. On w 69 zaczynał festiwal Woodstock. Taki wielki czarny facet. Lubię to rytmiczne granie i to mnie chyba najbardziej kręci. No dobrze, ciekawe, zobaczymy Cię w nocy. I będzie jeszcze z nami wspaniała skrzypaczka i wokalistka, która będzie śpiewać też piękne chórki, Weronika Błoszczyńska. Więc tak, taki będzie. Szykuje się super wieczór w takim razie. Rozumiem, że słuchamy materiału z Mariposy, czy też będzie trochę innych rzeczy? Będzie trochę innych rzeczy, ale nie będzie tego dużo. Ale nie martwcie się, bo mam takie doświadczenia, że jakoś nikt nie narzeka, dlaczego tak mało starych. Naprawdę niewiele. Nie ma mowy o narzekaniu, na pewno będzie. Liczymy na niespodzianki jakieś. No, mam nadzieję, ale te kluczowe będzie. Stare będą. Tak. Okej, czyli można wiedzieć. Super, w takim razie mam nadzieję, że widzimy się 4. Bardzo Ci dziękuję za to, że również przyszłaś dzisiaj. Że chciało Ci się przyjść drugi raz na nasz wywiad. I szukajcie tych różnic. Szukajcie tych różnic. Nagroda czeka. Bardzo Ci dziękuję.